Zasłużoną porażką w finale z wyżej notowaną drużyną SKP Słupca zakończyła się wspaniała przygoda Warty Eremity w tegorocznych rozgrywkach pucharowych strefy konińskiej. W swoim debiucie na tym poziomie lider okręgówki z Dobrowa okazał się na własnym boisku zespołem słabszym od faworyzowanej drużyny ze Słupcy, liderem rozgrywek piątej ligi. Mecz rozegrano bez udziału kibiców. W pierwszej połowie na boisku niewiele się działo. Można powiedzieć, że emocji było jak na lekarstwo. Goście prowadzili grę, mieli znaczną przewagę w posiadaniu piłki, z której jednak niewiele wynikało. Do przerwy akcji bramkowych z obu stron było niewiele. Warciarze chyba najlepszą sytuację mieli na początku meczu, gdy po rzucie rożnym piłka minęła całą słupecką obronę i trafiła pod nogi zamykającego akcję niepilnowanego Jana Iwulskiego. Niestety po jego uderzeniu z bliska piłka trafiła tylko w boczną siatkę. W tej części gry gospodarze popełnili zaledwie jeden błąd, który kosztował ich utratą bramki. W 37 minucie po prostopadłym podaniu Kacpra Kajdana sytuację sam na sam pewnie wykorzystał Jakub Kwaśny. Do przerwy warciarze przegrywali minimalnie z SKP 0-1, z nadzieją patrząc na drugie 45 minut gry. W drugiej połowie na boisku pojawił się Dawid Nowak, który zastąpił Kacpra Mikołajczyka. Od samego początku zmotywowani Dobrowianie ruszyli do frontowych ataków na bramkę przyjezdnych. W przeciągu pierwszych 20 minut miejscowi stworzyli sobie 300% okazję do zdobycia wyrównującej bramki. Najpierw strzał Macieja Gralińskiego wybronił goalkeeper przyjezdnych Maciej Przygoda. Następnie uderzenie Jana Iwulskiego było niecelne. Wreszcie piłka po strzale wbiegającego w pole karne Pawła Powietrzyńskiego trafiła w słupek. To był kluczowy moment spotkania. Niestety, sprawdziło się stare przysłowie piłkarskie, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Zaledwie 5 minut później, po akcji Powietrzyńskiego, chyba najlepszy na boisku tego dnia Jakub Kwaśny zaskoczył zasłoniętego Kamila Gurlagę i uderzeniem zza pola karnego wprowadził przyjezdnych na dwubramkowe prowadzenie. W tym momencie losy meczu były już rozstrzygnięte. Trener Łukasz Sikorski wprowadził na boisko 5 kolejnych piłkarzy rezerwowych, podobnie zresztą zrobił trener rywali Mirosław Kwaśny. W końcowych minutach goście zdobyli jeszcze 2 gole. Najpierw w 78 minucie goście zdobyli 3. bramkę po strzale Igora Sarnowskiego, a w doliczonym czasie gry wynik ustalił wprowadzony na boisko Piotr Witkowski. Tym samym Słupczanie drugi raz z rzędu zdobyli Puchar Polski strefy konińskiej, uzyskując jednocześnie awans do rozgrywek pucharowych na szczeblu wojewódzkim. Podsumowując występ warciarzy, na pewno pozostał mały niedosyt. Kto wie, jak potoczyłyby się losy meczu, gdyby warciarzom udało się wyrównać. Porażka z pewnością zbyt wysoka. Nie ulega jednak wątpliwości, że Słupczanie wygrali zasłużenie, będąc zespołem lepszym piłkarsko. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na szczeblu wojewódzkim. Po meczu obydwa zespoły otrzymały nagrody i medale, które wręczyli Grzegorz Pietrzak, wiceprezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, Robert Nadgrodkiewicz, członek zarządu WZPN oraz Dariusz Ostrowski, wójt gminy Kościelec. Najlepszym zawodnikiem Warty Eremity wybrano Kamila Oblizajka, z kolei najlepszym piłkarzem SKP Słupca został Jakub Kwaśny.